Dzień dobry Państwu, witam Was na wprowadzeniu do medytacji, którą robimy w każdą niedzielę o 21.15. Wprowadzenie to jest ten temat, który będziemy poruszać. Powiem coś takiego, co jest nie dla wszystkich, więc jeśli będziecie w trakcie tej zaprawy mieli przekonanie, że to jakieś pitolenie Daniela Wojdy, to pewnie nie do Ciebie po prostu jest, ale jakoś tak czytam ten fragment, który będziemy medytować tak, a nie inaczej, więc posłuchajcie. Będziemy medytować, Szanowni Państwo, Marek 3:20 do samego 35 nawet. Brzmi to tak. Pewnego razu wszedł do domu, a zbiegł się taki tłum, że nie mogli znaleźć chwili na zjedzenie chleba. Gdy jego krewni usłyszeli o wszystkim, przyszli, aby go powstrzymać. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów. Nauczyciele pisma natomiast, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, że opętał go Belzebub i że wyrzuca demony mocą ich przywódcy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił do nich w przypowieściach: jak może szatan szatana wyrzucać? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, to takie królestwo nie może przetrwać. I jeżeli dom jest wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie mógł przetrwać. Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie i jest wewnętrznie skłócony, to nie może przetrwać, lecz koniec z nim. Nikt przecież nie może wejść do domu, jeśli kogoś silniejszego, i zabrać jego rzeczy, jeśli najpierw go nie zwiąże. Dopiero wtedy okradnie jego domu. Zapewniam was, wszystkie grzechy będą ludziom odpuszczone, a nawet bluźnierstwa, których by się dopuścili. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia. Będzie winien grzechu wiecznego. Mówili bowiem, opętał go duch nieczysty. Wtedy przyszła jego matka i bracia, stojąc na zewnątrz, prosili go, aby go przywołać. Tymczasem mnóstwo ludzi siedziało wokół niego. Powiedzieli mu, twoja matka i twoi bracia i twoje siostry są na zewnątrz i dopytują się o ciebie. Odpowiedział im, kto jest moją matką i braćmi? Patrząc na siedzących dokoła, powiedział, właśnie oni są moją matką i moimi braćmi. Kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką. No niesamowita rzecz, ale taka trudna, bardzo trudna dla mnie do zinterpretowania. Bo mamy tutaj z jednej strony, historia zaczyna się od radykalnego działania Jezusa, później jest mowa o duchu i takim tajemniczym nieodpuszczeniu tym wszystkim, którzy przeciwko Duchowi Świętemu występują. I bardzo od razu, jak przeczytałem ten fragment, to pomyślałem o takich postaciach, jak z jednej strony Loyola, który był człowiekiem, który jakiś przewrót w życiu przeżył. No i ten Loyola po prostu po tym przewrocie wewnętrznym, życiowym, pierwsze co zrobił, no to radykalnie poszedł w jakąś pielgrzymkę, ścigała go rodzina, żeby on tego nie robił, no bo to wstyd, bo człowiek taki, no wiecie, kulczyk współczesności, taka rodzina. I nagle jego syn gdzieś tam się błąka i żebrze, i śpi w jakiejś grocie i przeżywa jakieś swoje wewnętrzne rzeczy. No ja jakbym dzisiaj taką osobę spotkał, to też bym pomyślał, że coś tam się odkleja, że coś nie tak jest w tym wszystkim. I tak sobie myślę, o Ignacym to łatwo w taki sposób pomyśleć, bo to było 400 lat temu. Ale są takie postacie współczesne bardzo. Kontynuując moją przygodę poszukiwania duchowości w rzeczywistości, zacząłem czytać o panu Kiko. No i to był człowiek, który cały czas żyje. I jako młody człowiek wygrywa wielką nagrodę malarską, salony się otwierają, a on wpada w kryzys egzystencjalny. I w pewnym momencie on, człowiek, który cały czas uczy malarstwa, i jest jest na topie. Wyobraźcie sobie dzisiaj taką osobę. I on zaczyna mieszkać z bezdomnymi, w slumsach, z bezdomnymi w jakichś barakach. Wśród nich. I to wcale nie dlatego, że wpadł w psychozę, że mu coś po prostu w głowie strzeliło się, że rozleciał się od tego, tylko to były takie bardzo stopniowe kroki. Do jego domu przychodzi kobieta, która płacze, służąca. On się pyta, co się dzieje. Mąż bije, przemoc, idzie tam pomóc w tej sytuacji, widzi ludzi, którzy tam żyją i krok po kroku angażuje się w to wszystko i stwierdza, że w
tych osobach on zaczyna widzieć Chrystusa. Nie, że tam dobro dla nich będzie robił, tylko on właśnie zamieszkał dlatego, że w tych osobach widział Chrystusa. Przeciekawe. To nie był projekt taki dobroczynny do zrobienia czegoś fajnego dla ludzi, tylko że to było bardzo posadzone na wierze. Ale po co ten przydługawy wstęp? Dlatego, że wydaje mi się, że czasami jest tak, że takie osoby, które są w jakichś takich trudnych zawirowaniach życiowych, to mają dwa wyjścia. I tak jak czytałem różne biografie, ja najbardziej lubię czytać biografie, historie ludzi i oglądać filmy o prawdziwe historie, to te najciekawsze rzeczy tych przełomów życiowych to działy się wtedy, kiedy człowiek stawał w takim momencie, kiedy tak jak teraz żyję, już dalej żyć nie mogę i wtedy są dwa wyjścia. Albo po prostu zakopać się w nędzy dramatu wewnętrznego, albo bardzo mocno przekręcić swoje życie. I wiele osób, wydaje mi się, przez to, że albo nie zdobywa się na odwagę przekręcenia tego życia w coś innego, albo społeczeństwo wokół nich jakoś krytykuje te ich wyjścia, bo tak samo było u Loyoli, jak u wielu osób, o których czytałem, u Kika nie wiem, ale domyślam się, że też rodzina nie była zadowolona, że on śmierdzący, no bo jak mieszkał z tymi bezdomnymi, no to nie pachniał, prawda? I chodził na lekcje, czytałem, że się spóźniał, no to musiało rezonować jakimś takim niesmakiem w ludziach. Ale teraz tak, od Loyoli zaczął się cały nurt rekolekcji ignacjańskich, cały nurt duchowości ignacjańskiej. Od Kika mamy neokatechumenat. Od wielu, wielu różnych osób, które zrobiły jakiś taki przekręt życiowy bardzo mocny, w momentach kryzysu, złamania wewnętrznego, zaczyna się zupełnie nowa jakość. Zupełnie coś, z czego później ludzie bardzo mocno korzystają. I mówię to dlatego, że wydaje mi się, że postawienie jakiejś tamy temu impulsowi, który każe tak radykalnie zmienić optykę, czy zmienić kierunek życiowy, to jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego, że Jezusowi, który robi dobrą rzecz, zarzucają, że to jest coś złego. I teraz jak my w sobie mamy jakiś taki przekręt do czegoś radykalnego i zarzucamy sobie, że to jest coś złego, że przesadzasz, po prostu zwyczajnie przesadzasz. I my się godzimy, to być może rezygnujemy z jedynej szansy wyjścia z tego wewnętrznej pustki, rozpierdzielu jakiegoś, tego życiowego kryzysu. No właśnie może to jest jedyna droga dla mnie. Ja miałem takie wrażenie, że dla wielu osób to było być czy nie być, to albo przekręcić się życiowo, albo po prostu umierać długo i żmudnie, ale umierać wewnętrznie. I oni się decydowali pod impulsem ducha na pewno na jakąś bardzo mocną, radykalną zmianę. Jakby tego nie zrobili, jakby powiedzieli sobie, tak jak ci faryzeusze do Jezusa, że duch zły we mnie działa, bo tutaj do głupich rzeczy mnie popycha, to by nie było ani ruchu ignacjańskiego, ani neokatechumenalnego, niczego by nie było. Więc nie zarzucajmy jakimś takim rzeczom w nas, które radykalnie w stronę dobra, radykalnie w stronę opowiedzenia się za jakimiś ważnymi rzeczami są w nas, bo może wtedy właśnie zamykamy się na prawdziwą zmianę, na prawdziwego ducha w nas jakiś, który jest. I być może nie będzie innej drogi. Być może nie. Bo dla wielu osób to chyba jest albo jedno, albo drugie, a my lubimy taką ugrzecznioną religijność, taką, żeby z jednej strony nikomu nie przeszkadzać, a z drugiej, żeby na dziwaka nie wyjść, żeby to był taki wiecie, dodatek, jakiś taki smaczek do życia, a nie istota, a nie sedno. Dlatego przesłanie me na dziś i na medytację wieczorną jest taką, żeby zauważyć, czy nie ma we mnie jakichś takich skrętów, które powoduje duch w stronę, w dobrym znaczeniu tego słowa, bardzo zradykalizowania się. Bycia bliżej życia, bliżej wiary, bliżej czegoś, co mnie pociąga, nie? Nie zarzucajmy temu, że to jest złe, bo pewnie nie jest. Do zobaczenia. 21:15, dajcie suba i bardzo proszę o komentarze. Będę wdzięczny za wymianę myśli między nami. Ciao, bajo.